Commander. Cześć kochani, witam na kanale 64BTV. Przed nami trzeci odcinek XCOM 2. O ile pamiętam naszą rozgrywkę w poprzednim sezonie, ten odcinek podzieliłem na dwa z tego względu, że był trochę męczący. Mam nadzieję, że już zaczną się dłuższe odcinki. Andrzeju, skorzystałem z twojej rady, zapodałem dwa mody, które zaproponowałeś. Better Advent i Gotcha Again, chyba tak to się nazywa. Jeden mod wspomaga wojska Adventu, żeby były bardziej groźne, daje więcej broni, większą plejadę przeciwników, między innymi są węże, które plują napalmem zamiast trucizny, są antyzamieszkowe, tak? Antyzamieszkowe roboty wyposażone w granaty ogłuszające, dymne i tak dalej, więc jest sporo tych rzeczy. Mam nadzieję, że się dobrze zainstalowało i będziemy te mody mogli obejrzeć już ich działanie w tym odcinku, chociaż nie wiem, czy w tej akurat misji fabularnej one zadziałają. Nie mogę niestety zainstalować już, zmienić parametrów gry na te, które proponowałeś, jeśli uruchamia w opcjach na samym początku, więc niestety już tego nie mogę zrobić. No chyba, że przegramy i zaczniemy nowy sezon, więc nowy sezon zacznę od tamtych ustawień. Słuchajcie, ruszamy z misją, to tak a propos wyjaśnienia, mam nadzieję, że te mody udało mi się tutaj poinstalować. Przejdźmy się, zobaczmy, gdzie mamy przeciwników. Właściwie to, tak na dobrą sprawę, to powinniśmy ruszać się, możemy to sobie pominąć? Nie. Powinniśmy zacząć ruszać się dragunową, bo ona ma tutaj bonusy do bycia ukrytą, więc tak, może rozpocznijmy sobie. Postaramy się z tą dragunową jakoś tutaj nie szaleć. Pod koniec tej misji oczywiście będziemy musieli się zmierzyć jeszcze z łowczynią. Ciekawe, jaki wpierdziel nam spuści, bo może być... No cóż, może to być... Ciekawe doświadczenie. Przynajmniej ciekawe było w poprzednim sezonie. O ile dobrze pamiętam, to chyba zabiła albo ciężko pobiła nam jednego z żołnierzy. Nie, chyba nam zabiła jednego z żołnierzy nawet. Gdzieś tutaj mamy przeciwników. Z tego co pamiętam, to oni byli gdzieś tutaj z tej strony. No właśnie, są. Tu chyba nie ma na co już czekać. Jesteśmy ukryci czy nie? Zaraz się okaże. They still look like people. What was human died years ago. A za dużo w solarce siedzieli. Karyny z solarki się pokazały. No dobrze, 66 to nie jest wysokie prawdopodobieństwo trafienia, więc tutaj nie przesadzajmy. Dokąd oni mogą dojść? Schowajmy się może z tej strony. Zlikwidujmy tych, którzy są na początku. Nie będziemy używać granatów, bo nie jest to dobrym pomysłem na spędzenie dnia. Dobra, tu mamy za 68 strzał w dynię. Wejdzie, nie wejdzie. Niestety nie wszedł. Mówi się sorry, Gregory. Tu jeszcze jednego możemy poczęstować za 66. No. Damy radę. Jest, 4 obrażeń, pięknie. Dobrze, zatwierdzamy sobie wszystko. Tu nam gra próbuje wyjaśnić, co możemy, że dostajemy darmową akcję za strzał. Pięknie, 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 pięknie. Jeff Rice. Strzał w głowę, darmowa akcja. I tutaj 64. Czy żebyśmy przylutowali jeszcze raz? No kiedyś to... Właśnie, kiedyś to prawdopodobieństwo musi zadziałać. 64% to wcale nie dużo. Zostawmy sobie tutaj dragunową, niech czeka. Bo w suma summarum nie jest ona nam tutaj jeszcze do niczego potrzebna. No nie za blisko, panowie, nie za blisko. Dobrze, Tygan się jak zwykle zachwyca nad... Nie no, przepraszam, drugie pudło. Deczko, nie tak to miało wyglądać. Dobra, tutaj mamy za stóweczkę. Dragunowa opowiada nam historię. Przeładowanie, lock and loaded. Pakalo chyba. To jest za 5 pasek. I 70. Słuchajcie, łowca odrobił pracę domową, nasz grenadier niestety nie. Strzałkowa darmowa akcja, więc zrobimy przeładowanie. Tu już akcji nie mamy. Chodźmy kawałek dragunową. Kiedyś się zastanawiałem, czy ten gaz nas jakoś rani, ale nie. Mamy tutaj na razie spokój.
Tak. Spinkusiu, bo twój komentarz widziałem też, wszedł nawet wczoraj wieczorem, usypiając dzieci, ci chyba odpisywałem na niego, a może wydawało mi się, że ci odpisałem, a ci nie odpisałem. Tak, w tych odcinkach na pewno skupię się na Dragunowej i Templariuszu, bo te klasy chciałbym się po prostu nauczyć grać tymi żołnierzami. Nie mamy się tutaj spieszyć, bo właściwie to misja nas w niczym nie pogania. Dlaczego będę się chciał skupić na Templariuszu? Dlatego, że tak jak ci mam nadzieję odpisałem, a może mi się śniło, bo ja czasem tak mam, że żony się o coś pytam. Kochanie, a my rozmawialiśmy o tym i o tamtym, czy ty to przygotowałaś, czy nie? Zresztą się patrzy taka, takimi oczami, pierwsze słyszę, nie? Co ty tu bredzisz znowu? Po czym ja sobie uświadamiam, że mi się to śniło. Mam bardzo realistyczne sny, to jest z jednej strony zaleta, z drugiej strony wada. Bo w snach przeżywam naprawdę czasem dziwne przygody. These creatures are worse even than Advent. No i wracając do tematu, dlatego też może mi się wydawać, że ci odpisałem na komentarz, tak? I mówię tutaj, że może było tak, że zasnąłem, czytałem twój komentarz, zasnąłem i wydawało mi się, śniło mi się, że ci odpisałem, tak? I tak też może być. I to całkiem w moim stylu. Kiedyś moja żona mnie też obudziła. Obudziła, chciała mnie coś zapytać, a ja zacząłem ją wyzywać od jakiejś ośmiornic, że ma 8 rąk i w ogóle było trochę zabawne, znaczy później było zabawne, bo żona się na mnie dość dziwnie musiała na to zareagować. Ale wracając do tematu. Dobrze, Diagonowa przeżywa jak stonka wykopki. No. Można by go spróbować stąd zmieść, ale to chyba nie ma sensu. Dobra. O, wiecie co? Mod już nam chyba działa, bo z tego co widzę, to rzeczywiście nam tutaj zaczęło pokazywać miejsca. O, bardzo wygodne, Andrzeju. Dwóch Andrzejów komentuje u mnie. Odcinki Andrzej Ostowski, Andrzej Wierzbicki. Chyba Andrzej Wierzbicki jest autorem tego komentarza. Jeśli pomyliłem, to sorry chłopaki. Ale powiem wam, że ten mod mi się podoba. Podoba mi się też twój komentarz, bo wrzuciłeś taki, zaproponowałeś mod, który daje mi coś, jednocześnie poprawia wojska Adwentu, tak? Upgrade'uje je w jakiś sposób. Mam nadzieję, że to nie ukręciłem sobie bata na własną szyję. Poniedziałek przed pracą, nie? To Łukasz się tak chyba budził do pracy. Boże, jak ja nie widzę poniedziałków. Sorry, ale przy 94 nie trafić, to tylko chyba ja potrafię. Gdzieś możemy na górę sobie wejść. Tu tylko dwójkę będę widział. Obawiam się, że... No, ale to chyba nie będzie źle, wiecie? Chyba nie będzie źle. Dwóch mi wystarczy. Który jest bliżej? Ten jest bliżej. 91. Mam nadzieję, że teraz trafimy. No dobrze. Pac. O, już myślałem, że będzie pudło, ale jakoś go tak trochę później odsunęło. Dobra, wejdziemy sobie tutaj w tryb walki. Tutaj też na wszelki wypadek w tryb walki. O, proszę. Taki gipki. Gipki Johnny wyleciał. Trafiliśmy? Nie, spudłowaliśmy. Damn. To chyba nasza ostatnia pestka była. Nie, chyba mamy 4 w działku. Central. Biological signatures are grouping into a singular mass. One closing in on this position. A swarm. We must push forward before it arrives. O, awansik żeśmy sobie wyrobili. Wiecie co? Tutaj kurczę pieczone. Mam pewien problem, bo... Aha, dobra, musimy przeładować, tak? Myślę, że
ten mod, który Andrzeju zaproponowałeś też, będzie dobrym pomysłem z tego względu, że ja mam taką tendencję przy graniu od zapominania o takich podstawowych rzeczach, na przykład to, że ktoś czeka na mnie w trybie warty i się wtedy poruszam i nagle jest, o, strzelają do mnie, nie? Już parę było takich momentów w tym pierwszym sezonie, kiedy graliśmy, że było, że łapałem się za głowę i stwierdzałem, że jak można było tak zagrać. A ten mod Gotcha Again, nie jestem dobry z angielskiego, nie będę tego ukrywał, ma mnie informować też, kiedy będę przekraczał linię line of sight i kiedy będę mógł wzbudzać wartę w przeciwniku. Tak przynajmniej z opisu wynika, chyba że go źle doczytałem. A nie, 3 mamy amunicji, to 4 mamy w tej strzelbie. Though their intelligence appears almost non-existent. Dobra, ruszamy do przodu. Dobrze, dobrze, Tegan, ja wiem, że cię to fascynuje naprawdę. Some form of hive-like consciousness. Your point, doctor? The entire swarm knows there is food here now. I would advise we make haste to leave this area. I will go. Watching comes naturally. You hear that? Zamyśliłem się, przepraszam was, jest totalnie odpłynąłem, bo dzisiaj jest dzień, kiedy rano przyjąłem dostawę od kuriera, przyjechał niwelator laserowy, go właśnie sprawdzałem w domu i teraz zacząłem sobie planować kilka rzeczy z tym niwelatorem. Dobra, gdzie my? Gdzie my? Tutaj chyba. A gdzie my mamy? A, tam mamy w ogóle dość. Boże, nawet się nie spojrzałem, gdzie idziemy. Diagonowej chyba nie będziemy na razie angażować, bo nie widzę sensu tutaj odbierać jej. Chociaż w sumie wiecie co, czekajcie, bo za zabijanie przecież tych dupków mamy punkt awansu. Więc może... Dobra, nie będziemy szaleć z Diagonową. Nie pamiętam już tej misji z poprzedniego sezonu, jak ona się rozgrywała. Chodźmy, zobaczymy. Moving as ordered. Weź tam dziewczynę tutaj na razie sprawdzaj. Sobie na cappuccino siądziemy przy stoliku. Poczekamy. Gdzieś tam są. Jak ten karabin Vector się rozwinie u Diagonowej, to ona się naprawdę niezły kizior robi. Zresztą Diagonowa jest niezłym kiziorem. Powiedzmy sobie szczerze, wypędzenie, jak już później się nauczymy, coś wspaniałego. Extraction point is close, but looks like these things don't want to make it easy for you. We will make it your pet advent in time. Zobaczymy. Oho, ho, ho. Obyśmy na górze nikogo nie spotkali. Jest tutaj kilku. Moglibyśmy już ich załatwiać, ale wstrzymajmy się na razie. Tak, tu zostanę już założony. Fajny jest ten modzik, naprawdę. Już wiem na przykład, że nie mogę stanąć tutaj przy rogu. Nie, no ekstra, naprawdę. Te warty. Zresztą i tak będę musiał się tutaj wychylić, bo stąd nie będę widział nikogo. Ewentualnie taką nową mógłbym oddać strzał. Może to jest niezły pomysł. Jak się chłopcy ruszą. Zagubiony nie żyje. Niech tego nowa też już łapie punkty doświadczenia, bo... O, powiedzieli, że nie ujawniono jej, więc... Spoczko, może sobie zrobimy przeładowanie. I tyle. I warto z ukrycia, tutaj też warto i tutaj też warto. Ci się powinni obudzić, będziemy mieli przewagę, bo oddamy kilka strzałów, więc... I to nawet celnych. No proszę, tym razem strzelamy przez ścianę, więc... Chłopcy jadajowcy. Jak w tym dowcipie, nie wiem dlaczego mi się przypomnia, facet na rozmowie kwalifikacyjnej, jak tutaj kogo pyta, jaka jest pana najmocniejsza cecha, tak? Zaleta, tak? Facet odpowiada, łatwo się zakochuje. A jaka jest pana największa słabość? Pani niebieskie oczy.
Dobra, to co? Go, go do przodu. Go, go do przodu. O, słyszę, że ona wraca. Wiecie co? Dobrze by było, żebyśmy sobie popracowali tutaj nad awansem, ale dla grenadiera. Więc może trochę postrzelajmy tutaj, gdzie mamy możliwość. Pac, pac. Wszystkich chyba nie pozabijam, bo już się ruszyłem, więc będę miał tylko i wyłącznie możliwość przeładowania. Spróbujemy załatwić tych, którzy są najbliżej. A bardzo chyba tutaj nie zrobimy sobie. Nie ma co szaleć. A patrzcie, no, gadu, a awans żeśmy pacnęli. Co, może jeszcze tego nową, tak, byśmy... Up. Zostaniemy wykryci? No, zostaniemy. Mówi się trudno, ale oddamy sobie drugi strzał. Może nawet ewentualnie trzeci. Niestety... O, od razu by tak chciała więcej amunicji. Może przeskoczymy sobie tu. Jeszcze jednego pacniemy. Nie mogłoby tak z balkonu na balkon. To jeszcze raz pacnienie. Może gdzieś tam się uchwycimy awansu. No more creatures on approach. For now. Then let's not linger here. Head to the evac coordinates now. Przygotujemy żołnierzy z przeładowaniem. Cześć, kochanie. Nie wiem, czy mnie żona słyszała. Chyba powinienem wcześniej z tym tekstem wyjechać. Ale jakoś zapomniałem. I go where I am needed. Position confirmed. Wiecie co? To już chyba nie ma większego sensu, bo i tak mamy się zbierać na miejsce ewakuacji, więc go, go, go. Teraz jeszcze Piatal Mox przed nami. Nie odczułem na razie działania drugiego modu, który ulepsza wojska Adwentu, ale to przy starciu z Piatalem Moxem będę miał pewnie do czynienia, bo tam będziemy mieli chyba oficera, żołnierza, jakoś tak chyba. Zobaczymy, czy ten drugi mod, bo może rzeczywiście po tej misji fabularnej on tam gdzieś zadziała. Looks like trouble ahead. No to tutaj mamy dwójkę ruki. Stay focused. Ruska. To wesoło. Żółte dzioby żeśmy wysłali na misję. Proszę, proszę, jaka praca kamery i głębią ostrości, nie? Przez chwilę widać było kunszt operatora. Nie możemy tego pominąć. Co najwyżej możemy sobie kursor wyświetlić. Jaki czuły będzie. Za 15 trzecia. Po co Piotalowi to futerko tutaj takie obszyte? Jakieś gałęzie maskujące. Even sit down with your reapers. Now we must go. Piatal Mox jest dla mnie taka postać, która powinna jeździć na motorze, nie? Proceed through this district as quickly as possible, but be careful. Something tells me this city still has a few more surprises to throw. Tak. Surprises are the least of our worries today. It is these reapers of yours that are of true concern. We, the skirmishers, were created by the false gods of this world. Dobra, mamy tutaj dwóch gagatków i powiem wam, że niestety będzie to ciężka misja, bo my tam mamy dwóch gości, którzy... Dwóch gości, którzy są... Znaczy mają te kombinezony, tylko miotacze ognia i... To się może okazać trudne.
już ich słychać. Gdzieś tam sobie krążą. Ale dzięki temu nowemu modowi będziemy się mogli ustawić, wiecie. Czy ten mod mi pokazuje, że ja tutaj wejdę w zasięg. Zasięg widzenia, kurczę, nie. Dobra, ustawmy się tutaj. Mam nadzieję, że ich nie obudzę. Na razie jest cisza, spokój. Piatal mógłby zająć dobrą miejscówkę, może tu. Oby ich tylko nie obudzić, no. Stajemy sobie tutaj. Dobra, będziemy jakoś próbować wygrać to starcie. Dobrze by było, gdybyśmy trafili ich w trybie warty. Ale obawiam się, że to się nie uda. A nie, jednak patrzcie, jednak się nam uda. To dobrze. Oby tylko żółte dzioby dobrze strzelały. Jest, 3 obrażenia, pięknie. Piatal, teraz ty, chłopaku. No Piatal spudłował, weź, no na gościnnych występach jesteś i pudłujesz. No jest tam jeszcze jeden, ale... Jakby ja dłużej teraz myślała. Ach. Strzelamy jeszcze raz. Jeżeli trafimy, to jest szansa, że go... Tak jest. Tak jest. Don't remember seeing these things before. You were not. Dobra, mamy awansik. Purifiers were created with a singular purpose. To contain the Drakten, the Lost. We must eliminate this patrol quickly before others arrive. Fine by me. Take them down. Stąd będę go widział. Kurczę, nie wiem, czy stąd go będę widział. To mi w ogóle nie pokazuje. Stąd go będę widział. Stąd... O, stąd teraz będę widział. Właśnie. Stąd też. A stąd? Stąd też będę widział. Dobra, śmienimy Piatala Moxa z tej strony. To zawsze przewaga jest. 81, ładnie. Jest oflangowany. Będziemy mieli jeszcze 2 strzały. I teraz, czy używać granatu? O. To jest pytanie, kurczę, pieczona. Wiecie co, użyję jednego granatu. Bo ważne jest, żeby przejść tą misję tak bez... bez problemów. Pięknie. Dobrze. Teraz tak, Piotrowski ma już awans. Piotrowski. 81. Dalej mamy niskie prawdopodobieństwo strzału, ale będziemy mieli 2 strzały. O, panie kochany, zapomniałem, że... Careful with these things. We don't need to take any unnecessary chances. The patrol has been liberated. May their lives not be lost in vain. We must push forward and complete our mission. Works for me. Works for me. Dobra, tylko żeśmy skończyli, teraz czas jest na przeładowanie. Będziemy tam mieli jeszcze przygodę. Scanning. Na razie warto. Tam dalej będziemy mieli jeszcze przygodę, bo Piatal się zdecyduje wysadzić taki wielki zbiornik z... Diabli wiedzą czym, z czymś palnym. Piatal, poczekajmy, jak ci się przeładuje hak, tak? A, to już chyba wszystko mamy. Gdzie będzie dobrze Piatala Moxa ustawić? Gdzieś tutaj może. Tak, żeby później mógł się bujnąć hakiem. Będzie tutaj nas trochę atakowało. Żwawych żbiczków. Closing on target position now. Heading to that location. Mam wrażenie, że gdzieś zacząłem jakąś opowieść podczas tego odcinka, którą... Nie, tutaj musi Piatal chyba zacząć, tu nie mamy na co czekać. Jak tutaj to się będzie działo? Gdzie tutaj będzie najlepiej sobie stanąć? Żołnierze, chyba dobrze będzie, jak będę trzymał... Dobra, jednego ustawimy sobie tutaj.
wyjścia. Piotr tam pójdzie do przodu, już teraz znamy trochę tą misję, więc będzie mi łatwiej. Tutaj? Tak, dajmy tutaj drugiego. Zablokuję wejście. Zaczekajmy sobie teraz spokojnie. Teraz tak, tutaj walka. I co? Piatala damy do przodu, tak? Zaczęło się już? Tak, zaczyna się już. Perfect time! This is no patrol. It's an army. Yes, one we do not have time to face. Everyone, get back! Piatal poszalał. Jak taki wariat na imprezie sylwestrowej, który godzinę przed 12 kradnie całą paczkę achtungów i idzie sobie postrzelać. Multiple biological signatures rapidly on approach to your position. The lost. The sounds of combat excite them. They are drawn to it. And you just blew up a fuel truck? There was no other choice. No nie było. We will deal with the lost. Draklar. Dashers. They are not as docile as the rest of their kind. An apt description. It would seem the mutation has somehow accelerated these dashers' metabolism, allowing zobaczymy, gdzie możemy się bujnąć hakiem. Nie wiem, czy to jest. Czy to jest najlepsze miejsce. No dobra, ale wiecie co? Strzelmy się. Strzelmy się tutaj. Musimy dać jakoś odpór siłą zła. Piatal tu będzie bezpieczny, ale tylko Piatal. Teraz tak. Gdzie tu będzie najlepiej stanąć? Nie wiem, czy tutaj będę kogoś widział, ale chodźmy z tej strony. Może już będziemy mogli sobie nawet postrzelać troszkę. Niestety nie. Tylko tryb warty będzie dla mnie dostępny. Nie wiem, czy tutaj nie powinienem, kurczę, pieczone stanąć. Dobra, przerzućmy się na tą stronę. To jednak chyba sobie trochę źle wybrałem, bo boję się, że z tego kąta nie wszystkich przeciwników będę widział. Tylko tutaj warto. Komu idę do domu. Dobra, liczę na trafienie. Gdy widzę słodycze, to kwiczę. Tak, chyba tu żeśmy dobrze stanęli. Patrzcie, jak się wspiął. Widzieliście go z Kubańca? Dobra. Kogo możemy? 100, 94, 84. Jak tutaj wygląda? 90. To jest dobre trafienie. Oby weszło. Jest. 89, 88. Spróbujmy wyczyścić sobie tą część. Jest. O, i mamy awansik jeszcze. Czy u Piatala powinniśmy zbierać do awansu? No może po kolei tu, gdzie mamy stówkę, tak? Tutaj mowa akcja, tutaj to może chciałbym zostawić jednak. Biegacz. Tu jest zagubiony, 94. Dobra, zróbmy tego gościa. Teraz spróbujmy tego. Jest. Przeładowanie, oczywiście. Piatal na dobrej pozycji jest. Teraz tak, tutaj będziemy mogli tego gadka zdjąć, jeżeli tu się nie uda. 100. Lecimy na Szczecin. Jest. 85. Może być gorzej. Nie. Nie było aż tak źle. Którędy ten zagubiony się wspinał, no? Dobra. Piatal, ty kogoś widzisz? Tutaj nie, więc tak, możemy sobie zrobić przeładowanie. Ta runda poszła bardzo dobrze. Przeładowanie. Warta. U Piatala też warta. Jak ktoś nam wyskoczy, to jeszcze będziemy do nich strzelać. Oto patrzcie, jeden misiaczek, przytulaczek był. A dlaczego nie strzelamy? I to jest dziwne. Nie wiem, co się tutaj zadziało, ale nie zadziało się za dobrze.
Tak jakby jeden żołnierz dwa razy strzelał. No będzie pudło czy trafienie? Jest za jeden. That whole area is hotter than we thought. Dziwię się, że tutaj nie trafiliśmy. Holding position. To dziwne, że mamy tutaj mniejszą szansę trafienia niż tego gościa, który stoi w naszym pobliżu. Tam Pratal go zdejmie pewnie. Jest darmowa akcja. 86. O 1% więcej. Spróbujmy. Jest. Dobrze. Troszeczkę przed pola żeśmy oczyścili, więc spróbujmy jeszcze tu. Też pięknie. Zróbmy sobie przeładowanie. Na razie zostawmy. To tak jak jest. Pratal. Pac. No, czy tam kogoś widzę? No dobrze. A może to był inny żołnierz? Może to tutaj ja strzelałem? Tu wejdę w typ warty. I Pratal też. Przeładowanie i typ warty. Wygląda na to, że się utrzymamy. The sounds of combat are likely to draw even more of them. Think we've got something here. Just need another minute. You have your minute. Ciekawe, co to się tam zjawi. Dobra. I stand ready. Są zagubieni chyba całej ruj, nie? No, Pratal, pokaż, że potrafisz. Dobra, jednego mniej. Drugiego mniej. I trzeciego mniej będzie. Oby. Tak! To była dobra tuja. Jezu i... Jaka? We found a new route that should get you to the rendezvous point safely. The lost are still converging on the area, so make it fast. That will not be a problem. No mam nadzieję, że nie będzie problemem, bo... Pratal, w tobie nadzieja, nie? Stóweczka. Wal, ty nie. Dobrze by było, żebyś tutaj przeczyścił ich. No ammo. Biegacz. Jest. Zobaczmy sobie, gdzie są ci bardziej odporni na strzały. Nie, wszędzie mamy po 3 albo po 2. Dobra. Tutaj. Zrobimy tylko przeładowanie. Pratal będzie chyba zamykał tutaj, bo on jest bezpieczny w tym miejscu. Tutaj mamy gagatka jeszcze, tak? 86. Oby się udało. Jest. Kolejne. Jest. Good riddance. 86. Powiem wam, że jestem osobiście bardzo zadowolony z tego, jak nam poszło strzelanie. Teraz tak, tutaj mam jeszcze jednego gagatka. Ale zrobimy tak. Musimy już iść pomału w kierunku miejsca do ewakuacji. Tutaj wejdziemy sobie w tryb warty. A tu podejdziemy. Zobaczymy, ilu ich tam jeszcze łatka miała. To na razie tylko jednego. Powinien wyleźć na mój tryb warty. Mam nadzieję, że trafimy, chociaż to jest około 60. Jakoś tak chyba, nawet może mniej. Ale trafiliśmy, to już nie ma co debatować nad tym. Dobra, mamy chwilę odpoczynku. Teraz tak się zastanawiam, czy Pratal rzeczywiście powinien korzystać tutaj z haka. Czy to mnie do czegoś przybliży? Powiem wam szczerze, że miałem kurczę pieczone trochę pojęcia. Dobra, stajmy sobie Pratalem tutaj. Idziemy sobie w tym warty. Tutaj. Tu mam największy dylemat, czy przeładowywać, czy nie. Chodźmy bliżej. Podczas tej misji trzeba bardzo zwracać uwagę na magazynki. Może nas zgubić, bo jak
jak amunicji w którymś momencie, to jesteśmy chyba dobrze przygotowani teraz. Czekajcie, Boże, co ja robię? Przecież to jest kolejna tura. A, jestem pusty łeb, no. Kurczę, zostawiłem żołnierza gdzieś z tyłu, tak totalnie bez sensu. No i będziemy się musieli okopać tutaj. Chodźmy tu. Tu jeszcze jakieś gagatki powinny nas czekać. On my way. Kutowski? Nie, to już chyba wszyscy. Właściwie mogę w tej turze dobiec do tego miejsca. Wiecie co? Tak, robimy sobie już tutaj przeskok. Moving to designated coordinates. A 10 baton. Jest okej. I know this wasn't the easiest stop, but I have to believe it'll still be worth it in the end. That depends on the Reapers. Ach, kłótnie w rodzinie się zaczynają. No a teraz będzie chyba spotkanie Piatala i... Ja bym wiedział, co teraz będzie. Naprawdę nie pamiętam już. 85 odcinków temu to było. Boże, ze 3 miesiące chyba serię żeśmy ciągnęli z X-Coma. Rendezvous point directly. Tak, spotkanie Piotala i Dragunowa. Let's try and play nice today, people. So, Advent's most brutal captain comes to atone. Możemy to pominąć? Możemy. Dobra. Your Reapers face a being such as this. They appeared without warning years ago. Słuchajcie, przed nami jest misja, a ja powiem wam, że gdybym ja był twórcą X-Coma, to zrobiłbym jedną rzecz. Te filmiki, które są takie fabularne. Na przykład spotkanie Piotala, Moxa i Dragunowej przygotowałbym w trzech wersjach, tak żeby się losowo graczom wyświetlało, żeby tam gra pamiętała, który filmik widzieli i jakoś to mieszała. Dałoby to takie złudzenie unikalności produktu może. No ale to nie byłby chyba jakiś tam wielki budżet. W ogóle nie mogłoby się kończyć tak samo, ale mógłby być zmontowany jakoś inaczej, w innym miejscu się toczyć, dialog mógłby trochę inaczej wyglądać. To było takie miłe. No ale słuchajcie, przed nami kolejna misja, właściwie to jest taka druga misja. Ja sobie muszę przed nią odpocząć, bo to będzie spotkanie z łowczynią. Łowczyni tutaj niestety, ale będzie nam mogła spuścić w piernicz. Mi bardzo zależy, żeby przywieźć wszystkich żołnierzy. Nie wiem, czy to się uda, bo wszędzie, patrzcie, wszędzie mamy praktycznie awanse. No, Dragunowa nie ma awansu, ale u żółtodziobów mamy awanse, więc nawet chyba w jednym przypadku gdzieś podwójnie się udało złapać. Więc nie byłoby to złym pomysłem. Nie, czekajcie, bo tutaj przecież Grenadiera mamy na awansie i łowcę mamy też na awansie na kolejny poziom, więc jak znalazł. Szkoda, że naszej snajper nie mogliśmy... Czy snajpera? Mamy snajper czy snajper? Snajpera? Chyba snajperkę mamy. Nie mogliśmy zabrać na tą misję, bo też przywiozłaby awans, mielibyśmy długą wartę. Ale nie, widok drużynowy byśmy chyba mieli. Coś takiego u snajper. Przydałoby się bardzo. Zobaczymy, jak nam pójdzie, moi drodzy, w starciu z tym. I to zapraszam was na kolejny odcinek. Może uda mi się te dwa razem zmontować, tak, że będzie jakby fabularna całość. Jeśli nie, to serdecznie przepraszam, ale z czasem się po prostu będzie znaczyło, że nie wyrobiłem podczas montażu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Miło mi się było z wami spotkać. X.com jest ok, to jest naprawdę super. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Hej.